pełnomocnik marszałka do spraw seniorów przekaże dalej wieść do innych samorządów o to, że Starachowicom można pozazdrościć aktywnych seniorów. Zgadza się. A że Jerzy Pyrek jeździ po wszystkich samorządach w województwie, to możemy być przynajmniej tego pewni, że ta informacja do różnych samorządów dotrze. I ja chciałem Państwu podziękować przede wszystkim za to, że wychodzicie z oddolną inicjatywą, z kolejną oddolną inicjatywą, bo my co mogliśmy jako samorząd zrobić dla seniorów, żeby dać dobry początek dla różnych inicjatyw, to zostało zrobione, o czym przed chwilą pełnomocnik marszałka powiedział. Został stworzony ten dom, dom dziennego pobytu, zostało stworzone Centrum Seniora Manhattan, został założony zespół do spraw polityki senioralnej, powstało miejsce, gdzie siedzibę znalazł Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie siedzibę znalazła Rada Seniorów, stowarzyszenie, w którym i Pan Adam, i Pan Tadeusz działają, Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych, nasze miasto również tutaj funkcjonują i wiele, wiele innych inicjatyw, które poszły za tym. Czy Klub Seniora w tej chwili, osoby niepełnosprawne będą się tu spotykały i proszę zobaczyć, że tak naprawdę dzięki temu, że stworzone zostało takie miejsce, powstało mnóstwo inicjatyw, dzięki którym jedni pomagają drugim. Zobaczcie, że osoby niepełnosprawne, które za chwilę zaczną też z tego miejsca korzystać, albo już zaczęły korzystać, w tej chwili pomagają osobom starszym, które tutaj też z tych miejsc korzystają. Z kolei seniorzy ci aktywni pomagają w tym, żeby zaktywizować tych seniorów, którzy gdzieś tam z różnych względów się w ogóle społecznie nie udzielają. Dlatego mnie pozostaje tylko życzyć wszystkiego dobrego inicjatywie. Trzymam kciuki i w razie potrzeby jestem do dyspozycji. Tak jak powiedzieli przedmówcy, jesteśmy pierwszym też samorządem województwa, który wprowadził pilotażowo ten program teleopieki i powiedzieli przed chwilą o tym konkursie, który w ramach którego aplikujemy, o to, żeby jak najwięcej osób starszych objąć tym programem teleopieki w Starachowicach, ale też zatrudnić około 10 nowych opiekunek do osób starszych, po to, żeby te osoby nie trafiały do domów pomocy społecznej, tylko jak najdłużej funkcjonowały w społeczeństwie, funkcjonowały w swoich mieszkaniach, nawet jeśli mają trudności z poruszaniem się, z codziennym funkcjonowaniem, to po to, żeby te osoby nie trafiały do zamkniętych ośrodków, a mogły wśród społeczeństwa w jakiś sposób funkcjonować, to o te środki zabiegamy, ale też wiele innych projektów, które jest w ramach tego ujęte, w tym Złota Rączka i inne projekty, które ujęliśmy, o które zabiegamy środki zewnętrzne, po to, żeby one trafiły także do Starachowic. Także za dziś dziękuję i gratuluję. Dziękujemy.